Faszeruje się lekami. Aleksandra Gryż z pytania na śniadanie jest w kiepskim stanie. Aleksandra Gryż regularnie pojawia się na planie programu Pytanie na śniadanie. W ostatnim czasie odczuła jednak negatywne skutki natłoku zawodowych obowiązków. W mediach społecznościowych podzieliła się informacjami na temat swojego samopoczucia i przestrzegła internautów. Choć z samą stacją telewizyjną związana jest od 3 lat, dopiero niedawno zasiadła na miejscu prowadzącej programu śniadaniowego. Aleksandra Gryż podbiła serce. Otrzymała również szansę współprowadzenia Pytania na śniadanie i kilkakrotnie miała okazję. Między innymi u boku Tomasza Kamela spędzić z widzami TVP cały poranek. Młoda dziennikarka cały czas się rozwija, jednak natłok obowiązków dał o sobie znać w ostatnim czasie. Napięty grafik odbił się na samopoczuciu Aleksandry Gryż, o czym poinformowała w mediach społecznościowych. Po zawodowym maratonie udało jej się zorganizować 2 dni wolnego pod rząd. Pierwszy raz od bardzo dawna mam 2 dni wolnego i organizm dał mi konkretnie znać, że tego od dawna potrzebował. Osłabienie, dreszcze, objawy przeziębienia. Faszeruje się lekami, napisała Aleksandra Gryż. Prezenterka Pytanie na śniadanie, nauczona własnym przykładem, postanowiła ostrzec obserwatorów, by nie popełnili jej błędu. Krótko wspomniała o ważności zbilansowania zawodowych obowiązków z potrzebnym odpoczynkiem. Przede wszystkim dbajcie o siebie i swój work-life balance, podkreślała. Aleksandra Gryż w Pytaniu na śniadanie zastępuje ulubienicę widzów. W czasie wakacyjnych miesięcy prezenterzy programów TVP muszą pogodzić zawodowe obowiązki z chęcią dłuższego odpoczynku. Niektóre twarze znanej śniadaniówki znikają na jakiś czas, by móc naładować baterie na kolejne wyzwania. Zdarzało się, że Aleksandra Gryż tymczasowo zastępowała na przykład Izabelle Krzan. Choć stacja telewizyjna nie potwierdziła jeszcze wprowadzenia dziennikarki do stałej obsady głównych prezenterów PŚ. Widzowie z pewnością ucieszyliby się, widząc ją na stałe w takiej roli.